Najważniejszy temat to temat Moby Dick. To jest temat rzeka tak wielka jak Ganges, jak Wolga, jak i Missy, jak rzeka Mississippi. Przenosimy się do twierdzy o Sowiec. Nie da się o niej powiedzieć ani w kilka, ani w kilkanaście minut, ani w kilka godzin. W roku 1897 car Mikołaj II odwiedził Białystok. Było to przy okazji wielkich manewrów wojskowych, które trwały w okolicy Białego Stoku, w których wzięło udział. 120 tysięcy żołnierzy, kilkaset jednostek artylerii. Tutaj pozwolił Instytutowi dla Dobrze Urodzonych Panien używać tytułu imienia Cara Mikołaja I. Zacznijmy właśnie od Instytutu dla Dobrze Urodzonych Panien. Szukając kiedyś materiałów o tym instytucie, znalazłem zdjęcie bardzo ładnej, sympatycznej dziewczynki, która nazywa się Nina Issowa. Okazało się, że ta dziewczynka uczyła się później w naszym instytucie, który funkcjonował w Pałacu Branickich. I tu od razu wyjaśnienie, dlaczego niezbyt lubię określenie Instytut dla Panien Szlacheckich. Ano dlatego, że nie oddaje on pełnej natury czy zakresu działania tej szkoły. Była to szkoła przeznaczona nie tylko dla szlachcianek, dla córek z rodzin magnackich, ale także dla dziewczyn, które. Były córkami urzędników czy innych osób, które odgrywały ważną rolę w funkcjonowaniu Imperium Rosyjskiego, carskiej Rosji. Nina Isowa była córką pani naczelnik, która kierowała lazaretem wojskowym w twierdzy Osowiec. Jej ojciec był z kolei, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, ordynatorem szpitala w twierdzy Osowiec. Zachowały się zdjęcia zarówno jej rodziców, jak i jej rodzeństwa, nawet siostry jej mamy, czyli jej ciotki. Jej bracia wybrali bardzo różne drogi. Jeden z nich po upadku Rosji Carskiej wyemigrował do Francji, drugi służył w Armii Czerwonej. W tej historii pojawi się kilka polskich nazwisk. Zacznijmy od samej góry. Dowódcą twierdzy jest generał major Mikołaj Brzozowski. Wywodzący się z mochylewskiej szlachty. Widzimy go tutaj ubranego w biały płaszcz, wyposażonego w laskę. Omawia tutaj jakieś ważne kwestie ze swoimi podwładnymi na terenie Twierdzy Osowiec. Na kolejnym zdjęciu widzimy go obok bochenków chleba, które zostały upieczone w piekarni funkcjonującej na terenie Twierdzy. Kolejną osobą o polskich korzeniach jest porucznik Włodzimierz Kotliński. To jest człowiek, który poprowadził piechotę. Stwierdza Osowiec do ataku na pozycje niemieckie po tym, kiedy Niemcy użyli gazu bojowego, próbowali wytruć załogę twierdzy chlorem. Kolejnym Polakiem w twierdzy sowiec, był Władysław Strzemiński. To jest saper, który w momencie, kiedy porucznik Włodzimierz Kotliński został śmiertelnie ranny, przejął dowodzenie atakiem na niemieckie pozycje. Sławił się niezwykłym bohaterstwem czynami bojowymi, za które został nagrodzony wieloma medalami, to jest ten sam Władysław Strzemiński, któremu swój ostatni film poświęcił Andrzej Wajda, a w tą rolę wcielił się Bogusław Linda. Starski Rosji Władysław Strzemiński był żołnierzem Owianym Legendą, a w niepodległej Polsce poznaliśmy go jako awangardowego malarza. Stwierdza o została świetnie zaprojektowana, doskonale wykonana. Znajdowały się w niej systemy uzbrojenia unikalne nie tylko w carskiej Rosji, ale też w całej Europie. Znajdowały się nawet kartaczownice, gatlinga, były ciężkie moździerze, ciężkie armaty, opancerzone wieże, wyposażone w działa. Broniło jej wiele doborowych pułków, zarówno Piechoty, jak i artylerii. Niemcy próbowali zniszczyć Twierdze Osowiec przy pomocy ciężkiej artylerii oblężniczej. Podciągali tej działa o kalibrze nawet 400 mm, w tym część wyprodukowanych przez fabrykę Skody, ale te usiłowania niweczyła bardzo skuteczna odpowiedź artylerii carskiej, która niszczyła pozycję Niemców. Nie udał się także atak. Z wykorzystaniem gazów bojowych, z wykorzystaniem chloru. I tu trzeba obalić mit, że twierdzę obroniła wówczas grupka straceńców, zombich czy martwych żołnierzy, jakich określano w późniejszej literaturze, która wyłoniła się spośród chmur chloru i przeszła do kontrataku. To wszystko nieprawda. Ta obrona była możliwa dzięki bardzo mądrze zaplanowanej obronie, obronie, którą zaplanował Mikołaj Brzozowski i jego współpracownicy. Kiedy szukałem materiałów o twierdze Osowiec, natknąłem się na trop dwóch panów o nazwisku Smirnow. Pierwszy z nich był dowódcą batalionu piechoty, stacjonującego w Osowcu, miał na imię Iwan i widzimy go tutaj na werandzie domku w Goniądzu. Drugi z nich to Stiergiej Smirnow, Rosyjski pisarz, który wyprodukował legendę o zapomnianym wartowniku, brzmiała następująco: Kiedy rosyjska armia opuszczała twierdzę Sowiec, i saperzy wysadzali w powietrze różne obiekty, w tym czasie na straży jednego z podziemnych magazynów stał wartownik o nazwisku Nikołajew. Saperzy o tym nie wiedzieli. Przy pomocy ładunków wybuchowych zawalili wejście do tego magazynu. W rezultacie Nikołajew spędził 9 lat żywiąc się konserwami wojskowymi i odmierzając czas zmianą kalesonów, których pokaźny zapas znajdował się w tym magazynie. Pił wodę deszczówkę i walczył bagnetem ze szczurami, które opanowały ten magazyn. Kiedy w roku 1924 polscy saperzy penetrowali różne zakamarki twierdzy Sowiec, jeden z nich wszedł do tego korytarza odwalając przy tym gruz zalegający wejście. Tam, tam natknął się na Nikołajewa, który zagroził mu bronią. Polski żołnierz uciekł, opowiedział o wszystkim dowódcy. Dowódca nie chciał w to uwierzyć, więc weszli tam we dwoje. Historia się potwierdziła. Nikołajew nie chciał jednak opuścić posterunku. Powiedział, że może go odwołać tylko jego dowódca. Nie pomagały argumenty o tym, że twierdza sowiec jest teraz na terenie Polski, że carska Rosja nie istnieje. Pomógł dopiero telegram od marszałka Piłsudskiego, kiedy żołnierz wyszedł na powierzchnię. Wtedy wszyscy podziwiali, jak świetnie zachowana, czy zakonserwowana była jego broń i amunicja. Okazało się, że w tym celu używał tłuszczu z wojskowych konserw. Wartownik spędził sporą część z tych 9 lat w zupełnych ciemnościach, bo gdzieś w międzyczasie spłonął cały zapas świec, którymi sobie oświetlał wnętrze magazynu. W związku z tym, kiedy wyszedł na powierzchnię, słońce go oślepiło i stracił wzrok, ale od tej pory polscy dowódcy stawiali go za wzór polskim żołnierzom, mówiąc, że jest wzorem tego, jak można pełnić służbę wartowniczą. I w tym momencie tej historii już zupełnie odpadłem. Za bardzo przypominała mi historię o Czapajewie, o Ili Muromcu, więc jest to historia... Jak się wydaje, bo może e, jednak nie mam racji, kompletnie wyssana z palca. O twierdzy można opowiadać godzinami. Jest tam wiele wątków, które są bardzo ciekawe. Wiele tajemnic, które do tej pory nie zostały wyjaśnione. Jak sami Państwo słyszycie, widzicie, tylko dotknęliśmy tego tematu, więc na dzisiaj kończymy z zamiarem, że jeszcze do niego powrócimy.